Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Tym razem vlog z lipcowej, bardzo ciepłej zasiadki. Nie jestem zwolennikiem zasiadek, że tak powiem, wakacyjnych. Zasiadek w mocne słońce, które dla mnie bynajmniej jest bardziej uciążliwe. Ale w domu nie wysiedzisz, w domu nie złowisz. Tak sobie wczoraj przy kawce siedzę i mówię, jak tu oryginalnie zacząć tego vloga, żeby było bardzo prosto, ale bardzo fajnie. Więc mówię, zacznę go fajną rybą z tego wyjątkowego miejsca, a jestem na Edwards Lake. Dlaczego fajnie by było go zacząć rybą? Dlatego, że łowię w mega trudnych warunkach i tutaj złowienie każdej ryby graniczy może i z cudem troszeczkę, ale również bardzo, bardzo cieszy. Ryba nieduża, ale tak jak wspomniałem, z tych warunków, które tutaj mam, każda ryba tutaj bardzo, bardzo mnie cieszy. A więc zaczynamy kolejnego vloga. Tym razem vloga z letniej zasiadki. Ja pokażę Wam zaraz rybkę, a później pokażę Wam warunki, w których tutaj łowię i skąd udało mi się wyrwać tą rybkę. Ładny golczyk. Oby dał się pokazać. To jest król podwodnego lasu. Wytargałem go naprawdę z ledwością, ale udało się. A więc zaczynamy. Zapraszam Was na kolejnego vloga, tym razem z letniej lipcowej zasiadki. Wracaj do siebie, a ja opowiem Wam troszeczkę o wodzie i o miejscach, w których łowię. Jestem. Obowiązki poranne zrealizowane, kawa wypita, śniadanie zjedzone i to co najważniejsze, ryby wypuszczone, wróciły już do siebie do domu. Dlaczego mówię ryby, a widzieliście tylko jedną rybę? A dlatego, że złapałem jeszcze jedną rybę, jeszcze miałem jedno fajne, mocne, energiczne branie, lecz był to pistolecik taki niecałe 8 kg. Ryba bardzo mocno utkwiła w zielu, następnie z tego ziela w trzciny, więc dostała dosyć mocno w kość. Nie chciałem już jej męczyć, bo widziałem, że była bardzo, bardzo zmęczona. Po położeniu na matę to ledwo sobie tak dyszała powolutku, więc mówię, kochana, nie męczę cię, wracaj do siebie do domu. Jeszcze będzie na pewno okazja, żeby się spotkać. A więc śniadanie zjedzone, ryby wypuszczone. Czas teraz troszeczkę powiedzieć Wam o tym, dlaczego wspomniałem, iż złowić karpie tutaj w tych warunkach będzie to, że tak powiem, nie lada wyczyn. Ano dlatego, że 90% miejsca, w które mogę obławiać ze swojego stanowiska, aczkolwiek mam tutaj bardzo duże pole popisu na prawo i na lewo, ograniczają mnie tylko i wyłącznie trzcinowiska. 90% mojego miejsca jest strasznie porośnięte. Porośnięte jest praktycznie od dna po samą taflę wody. Jest też mnóstwo ziela, które gdzieś tam kończy się około 10-15 cm od tafli wody. I tutaj łowienie no naprawdę wymaga od nas troszeczkę więcej niż gdzieś tam wody, które są bardzo prosto skonstruowane, typu tak zwane wanienki, aczkolwiek na spokojnie nie mam nic do takich wód. Ale tamte łowienie na pewno nie wymaga od nas tyle zaangażowania, co właśnie takie wody. Tak jak wspomniałem, 90% mojego tutaj stanowiska obrębu, w którym łowię, jest strasznie porośnięte. Więc jak te karpie złowić? Ja przyjeżdżając tutaj też troszeczkę się przestraszyłem, może nie przeraziłem, ale troszeczkę się przestraszyłem, bo myślałem, że jest tego tutaj trochę mniej. Ale nic, musiałem troszeczkę swój plan zmienić odnośnie łowienia. Całkowicie wyeliminowałem silnik, który tutaj nie ma w ogóle racji bytu, ponieważ 5 metrów po wypłynięciu silnik grzęźnie w tych tutaj całych wodoroślach, w tej moczarce silnik stoi i to jest pozamiatane. On bardziej z
tyłu cię blokuje, niż ci pomaga w takim łowieniu, w takim przypadku. Więc całkowicie wyeliminowałem silnik, zostały mi wiosła. Sami dobrze wiecie, że wiosła plus silny wiatr, plus precyzyjne położenie zestawu w luce metr na metr, no to trzeba się tutaj troszeczkę namęczyć. Jest wiele sposobów, niektórzy zatapiają kotwicę, niektórzy czekają, aż ten wiatr ucichnie, niektórzy gdzieś tam wiem, że tyczkami, jeżeli jest dosyć płytko, metr, półtora, tyczkami się, że tak powiem, blokują, zapinają się o wiosło, bo też widziałem takie przypadki i kładą ten zestaw, bo przypomnę, tutaj ten zestaw trzeba położyć bardzo, bardzo precyzyjnie. Jeżeli chodzi o sam jeszcze sposób łowienia, no to tak jak wspomniałem, wyeliminowałem całkowicie silnik, pozostałem na wiosłach. No i tutaj moja wywózka polega tylko na wiosłach, na moich tutaj mięśniach, na niczym więcej. Staram się szukać luk w wietrze. Dużo siedzę na zewnątrz i tylko jestem przygotowany na brzegu z przyponem, z kulkami, z zanętą i tylko kiedy widzę takie małe okienko pogodowe, w sensie bez wiatru, od razu cisnę na wodę, żeby położyć ten zestaw. Gdzie znaleźć i gdzie położyć ten zestaw, jeżeli łowimy w takich warunkach? Ja bynajmniej szukam sobie luk pomiędzy całą tą moczarką, pomiędzy całymi tymi zaroślami. Najlepiej takie luki sobie znaleźć w momencie, kiedy słońce jest bardzo wysoko. Wtedy możemy sobie precyzyjnie te luki na głębokości metr, półtora do dwóch przy czystej wodzie, a tutaj mamy tą czystą wodę, możemy te luki sobie spokojnie znaleźć i ja od razu zaznaczam habojkę, rzucam ją gdzieś w jakąś moczarę 2-3 metry nawet dalej, ale już sobie teoretycznie mam zakres w oczach, mam zakres w głowie, gdzie moja dziura jest. Bardzo, bardzo mi to ułatwia w momencie, kiedy muszę wywieźć zestaw wieczorem, w nocy, po rybie na przykład, albo wcześniej rano, gdzie jeszcze to słońce jest bardzo niziutko, to słońce nie wstało, więc zobaczenie tego czystego placu, jasnego dna jest bardzo utrudnione. Po oznaczeniu takiego miejsca zwykłą habojeczką, najmniejszą lub tyczką, gdzieś tam dalej, na pewno ułatwi nam to znalezienie tego miejsca, bo wiemy orientacyjnie mniej więcej, gdzie ona jest. Widzimy habojkę, tyczkę, wiemy, że mniej więcej w tą stronę horyzont obieramy 2-3 metry, jest ta dziura, którą obławiamy. Szukam takiej właśnie dziury, następnie w taką dziurę staram się podczas wywózki, aby nie wiało. Jeżeli wypłynę, wieje, spływam gdzieś w trzcinowiska, tak jak to wczoraj miało miejsce i czekałem prawie 15 minut w trzcinach, a się to troszeczkę uspokoi. Bo jeżeli chcemy położyć dobrze ten zestaw i mieć spokojną głowę na brzegu, musimy mieć pewność, że on jest naprawdę dobrze położony, że on jest niepoplątany i leży w miejscu, w którym chcemy, aby leżał. Wiadomo, są zwolennicy łowienia z zarośli, z takiej moczary i tak dalej, ale tutaj zupełnie musielibyśmy przygotować inny zestaw końcowy, zupełnie inną przynętę. Mój zestaw końcowy jest standardowy, jest to bezpieczny klips, jest to ciężarek, jest to 25-centymetrowy odcinek przyponu. Przypony tylko stosuję z mocniejszą plecionką. W plecionce zastosuję tutaj plecionkę 35 LB, dlatego że ta ryba gdzieś zaraz po braniu parkuje w zielu, parkuje w trzcinach, a to wszystko jest, te trzciny naprawdę są mega ostre. Trzciny są o tej porze roku bardzo twarde i już miałem taki przypadek, że w zeszłym roku w bardzo podobnych sytuacji po prostu plecionka przecięła mi się, przepraszam, 2 lata temu plecionka przecięła mi się na trzcinowisku. Jeżeli znajdę już tą dziurę, którą chcę obławiać, czekam, aż będzie bezwiecznie, kładę swój zestaw. Zestaw swój kładę z podpiętą PV-ką. Dlaczego? Dlatego, że nieraz może się zdarzyć tak, że mnie zwieje, że spłynę, że gdzieś tam ten zestaw myślimy, że położymy go tam, gdzie chcemy, lecz on nam troszeczkę ucieknie z boku i tak dalej. Cały czas mam kontrolę wizualną tego zestawu, jeżeli ja go położę źle, to idzie w górę, czekamy i kładziemy jeszcze raz. Nie ma takiej opcji, że może jest dobrze, może nie jest dobrze. To tak samo w nocy, może weźmie, może nie weźmie, tak? Więc to jest taka zbyt duża loteria. Ja podpinam jeszcze pod to wszystko PV-kę. Ta PV-ka tutaj też chroni mi haczyk, chroni mi przypon,
zestaw, element końcowy, żeby gdzieś mi się tam podczas ewentualnego przesunięcia, gdzieś mi się tam nie zapodział w jakieś krzaczki, w jakieś te takie malutkie jeszcze drobnice, które na dnie zalegają po moczarce, po trzcinowisku. Więc tego ziela tutaj jest naprawdę bardzo dużo, ale da się łowić. To nie jest tak, że przyjedziemy, zobaczymy na samym początku, Matko Boska, co tutaj robić. Na pewno nie wolno się nigdy poddawać, trzeba wypłynąć na wodę. Muszą być takie miejsca, że znajdziemy jakąś tam dziurę. Jeżeli jest to dziura fajna, metr na metr, jeżeli jest to taka fajna, fajny płat tego czystego dna, jest to fajne. Ale teraz na przykład też znalazłem takie miejsce, gdzie jest dosłownie 30 na 30, to jest płytka, że tak powiem, tak? I tam też swój zestaw. Akurat pomogły mi trzciny, gdzie mogłem sobie zablokować swój ponton i położyć centralnie zestaw na tej tutaj 30-centymetrowym, na tym 30-centymetrowym miejscu. Widziałem, jak tam leży, w sensie wizualnie, więc wiem, że mi gdzieś tam się nie poszedł z boku i nie zaplątał mi się gdzieś w tą całą moczarkę. Następnie musimy też uważać podczas powrotu. Tutaj powrót jest troszeczkę utrudniony. Wiadomo, dwie ręce, wiosła, mocny, silny wiatr. Trzeba gdzieś omijać te największe kępy tej moczary. Czyli wędka leży na pontonie i jedziemy. Ja sobie jeszcze wykorzystuję podbierak, który kładę na samym przodzie pontonu i na podbierak kładę wędkę. Materiał z podbieraka gdzieś tam troszeczkę blokuje mi przy przelotkach tą żyłkę i ona nie lata, że tak powiem, bardzo swobodnie, tylko jest troszeczkę przyciśnięta, więc ja też mam pełniejszą kontrolę nad wysuwającą się z żyłką ze szpuli. Szpulę zwalniam, spokojnie sobie tyłem płynę do brzegu, płynę do swojego stanowiska, przodem kontroluję wszystko, gdzie moja żyłka kładzie się na dnie. Po powrocie musimy też pamiętać, żeby troszeczkę tą żyłkę naprężyć. Tylko pamiętajcie, to musi być bardzo lekkie, z wyczuciem naprężenie. Podczas powrotu wracamy nieraz slalomem. Chcielibyśmy wracać prosto, ale przy mocnym wietrze i przy omijaniu niektórych mocnych kęp moczary jest to niemożliwe, więc ta żyłka też gdzieś tam slalomem nam pójdzie. Troszeczkę wystarczy na brzegu podnieść wędkę, troszeczkę wystarczy tą żyłkę naprężyć, ale wszystko z umiarem, tak abyśmy nie przesunęli swojego zestawu, bo przecież zestaw końcowy kładliśmy bardzo precyzyjnie i mamy bardzo małe pole manewru twardego dna lub piaszczystego, aby ten zestaw tam leżał. Nie chcemy na pewno, żeby on poszedł cały w moczary. Przynęty, jakie używam, zastosowałem tutaj kulki większe, 24 mm plus pop-up 15 lub 12 i pop-up obowiązkowo kolorowy. Przy tak ciemnym środowisku, jakie tutaj występuje na dnie, taki pop-up, taki kolorek na pewno moim zdaniem zainteresuje tego karpia. Podpinam do zestawu końcowego małą PV-kę, w której znajduje się z 10 pokruszonych kulek. Kładziemy to na dnie, dobijamy do brzegu i zapominamy. Temat nęcenia i temat przyponów na pewno omówię w dalszej części filmu, ale gdzieś tam pokrótce powiem, że jest to, zastosowałem tutaj bardzo proste nęcenie. Na każdy swój zestaw kładę przypon z włosem, z kulkami, podpinam do tego około 10-centymetrową PV-kę, rzucam dwie garści kulek, czyli to będzie około 20 kulek w promieniu 2-3 metry od swojego zestawu. Przy swoim zestawie rzucam troszeczkę mniej, dlatego że mam podpiętą PV-kę, więc ona po rozpuszczeniu zgromadzi mi gdzieś tam kulki koło mojego haczyka. I to jest całe nęcenie. Nie używam tutaj ziarna, jest tutaj bardzo dużo białorybu jest tutaj dosyć sporo, więc troszeczkę chcę go ominąć. No i chcę też ominąć tutaj troszeczkę te mniejsze ryby. Chciałbym się skupić, chciałbym złapać coś większego, coś fajniejszego. Aczkolwiek mówię, czy ryba by to była 2 kilo, 6 kilo, czy 26 kilo. Z takiej wody, z takich warunków jest to coś wspaniałego, cieszy serducho i każda ryba tutaj naprawdę cieszy.
terenie w obrębie, na którym łowię. Nie ma tutaj niestety tych karpi. Te karpie znajdują się tutaj po drugiej stronie grobli. Tak sobie myślę i jest to tutaj już reguła, która sprawdza mi się po raz kolejny. Większość, a łowię tutaj już prawie 2 lata, większość ryb, jakie tutaj złapałem, a troszeczkę ich mam na koncie, są z nocy, czyli ta ryba tutaj akurat w te miejsce, tutaj w tą część zbiornika wchodzi takim malutkim przesmykiem. Mniej więcej około 22-23 zaczynają się porządne bomby, porządne spławy. Następnie pierwsza, trzecia, piąta to są takie ich godziny ulubione na branie. Ok, ja jestem przed nocną wywózką. Trzeba dobrze im dać, trzeba dobrze im zasypać stołówkę, dać fajne, dobre przynęty, świeżutkie. Skoro nie chcą brać w ciągu dnia, no to niech biorą w nocy. Ja biorę się za przewózkę i pokażę Wam jeszcze zestawy końcowe oraz zanęty. Magiczne wiadereczko, w którym przygotowane jest wszystko do wieczornej wywózki. Oto i one, magiczne wiadro. A w magicznym wiaderku wszystko przygotowane do wywiezienia 3 zestawów na mockę. Jeżeli chodzi o nęcenie, nęcę tutaj samymi kulami. Kule 18 mm, kule 20 mm oraz kule również 20 mm w wersji Squid Krill. Jest tutaj skopek Squid 18 mm oraz skopek Squid 20 mm. Wszystko jest porządnie zadipowane syropem. Skopek Squid 3 dni temu, więc te kule miały czas, aby wchłonąć ten aromat, miały czas, aby dosyć fajnie się przegryźć. Do tego 3 zestawy końcowe. Pokażę Wam tak. Jeden z nich to tak zwany oszukany Ronny Rig. Dlaczego oszukany? Ponieważ użyty tutaj do tego przypony jest haczyk Klo 2, na włosie 24 mm, podbite 12 mm pop-upem ananas. Drugi zestaw bliźniaczy, taki sam, różnica tylko jest w użytym pop-upie. Tutaj jest pop-up 15 mm Squid Krill i kulka główna, że tak powiem, 24 mm skopek Squid. No i przypon numer 3, jeden z moich ulubionych przyponów z ostatnim sztywnym elementem, tutaj użyty hak Twister Longshank 2, no i na włosie skopek Squid Cultured, tutaj 2 x 18 mm, jeden przekrojony na pół, jeden tutaj użyty w całości. Do każdego zestawu podpinam jeszcze taką malutką PV-eczkę, 3 garście kulek na zestaw. Przypon z PV-ką i lecimy zasypać im stołówkę. No i mam nadzieję, że wieczorem będziemy walczyć. Zobaczcie to, o czym mówiłem. Wyczekałem sobie tak zwane okienko pogodowe. Mam teraz idealne warunki do tego, żeby znaleźć jakąś dziurę w tym zielu i położyć tam zestaw. Zasypać, zapomnieć i czekać tylko na wieczorne branie. Warunki mam idealne do perfekcyjnego położenia swojego zestawu. Miejscówka znaleziona. Tutaj piękny placek, na którym zaraz wyląduje nasz zestaw. Ja się tylko obrócę i zobaczcie, jak ważne jest to, o czym mówiłem, gdy nie mamy wiatru. Ok. Perfekcyjnie. Ok. Zestaw położony. Zestaw czeka na branie. Dzień dobry, siemaneczko, witam.
przy porannej kawce, no powiem wam, że liczyłem mocno na jakieś branie wieczorem, ale po moich spuchniętych oczach widać tylko tyle, że się mocno wyspałem. Ja powoli uciekam do domu, 3 doby mijają mega szybko. W nocy kompletna cisza, bardzo liczyłem na to, że te ryby tutaj troszeczkę w nocy wejdą do mnie i troszeczkę zrobią mi tu zamieszania i uda mi się jakieś branie wypracować, ale już w nocy, koło 22, 3, 4, kiedy zawsze było słychać te spławy i ta ryba wchodziła tutaj tym przesmykiem, wczoraj była kompletna cisza, więc tak się troszeczkę obawiałem, że chyba tej nocy raczej one tutaj nie wejdą na żer i raczej brania się nie doczekam. No ale trudno, posłuchajcie, ja uciekam do domu, uciekam troszeczkę popracować, ale za kilka dni pojawiam się tutaj z powrotem, aby wyrównać rachunki i może wtedy uda mi się jeszcze coś przechytrzyć. A więc ja nie kończę tego vloga, że tak powiem, pauzuję, ucinam i widzimy się już wkrótce. No i dzień dobry. Piękne przywitanie o poranku. Witajcie ponownie. Po 3 tygodniach spotykamy się w tym samym miejscu na Edwards Lake. No i witam was ponownie również rybą. Więc chyba mi się wydaje, że scenariusz ok, co? Może być. Gdybym to sobie mógł w domu tak zaplanować, to byłoby wspaniale. Ale na szczęście to scenariusz tutaj pisze życie i pisze wszystko to, co się tutaj właśnie wydarzyło. 2 budziki, czyli jak w domu. 5 rano, później poprawka, bo się nie chce wstać. 2 budziki, 6 rano i 2 ryby o poranku na macie. Szybka sesja, szybkie foto, szybkie wideo. Puszczamy rybkę i później jeszcze opowiem wam troszeczkę więcej, co zmieniło się w tej drugiej części tego letniego vloga. Tymczasem pokażę i przywitam się z wami pierwszą rybką. Jak się oczywiście da przywitać, bo jest szalona. Jest i ona, więc zaczynamy. Tak jak podejrzewałem, jest ciężka i oporna do współpracy. Witajcie na Edwards Lake w drugiej części letniego vloga. Startujemy. Piękny golczyk, pierwsza pobudka, 5 rano. Zestaw, raz 24 tonąca. Raz popek, 12, ananas, zaczynamy. Rybka zdecydowanie skłonniejsza do współpracy niż poprzednik. Budzik numer 2. Myślę, że lepiej nie mogę sobie wyobrazić początku tego letniego vloga. Kombinacja przynęt również taka sama. 24 mm skopek squid podbity 12 mm żółtym popkiem ananas. Tutaj zdecydowanie w tej wodzie, gdzie jest mnóstwo roślinności i te dno jest ciemne, taki kolorowy, mocno wyróżniający się akcent w naszej przynęcie robi tutaj zdecydowanie robotę. Ok,
startujemy. Wracaj do wody, a ja biorę się dalej za robotę. O, dobra. Dwa karpie mamy, jednego lina na deser, szalony polanek. Czas teraz na kawę i czas coś więcej wam powiedzieć. Jak sami widzicie, od samego rana bardzo intensywnie. Trzy brania zrobione, dwa karpie, jeden przepiękny lin. Nazywałem go zielonym karpiem, ale ostatnio troszeczkę mam do nich szczęście, bo to już chyba trzeci lin, który w ostatnim czasie uwiesił mi się na zestawie. Posłuchajcie, bardzo dużo się dzieje, od samego rana mam ledwo czas nawet, żeby zjeść śniadanie, ale gdzieś tam myślę, że jest to fajne, ponieważ można sobie troszeczkę wypośrodkować na zasiadce. Wiadomo, odpoczynek, relaks, podstawa, ale też obowiązki związane z łowieniem ryb. Wywózka, szykowanie zanęty, szykowanie przyponów, dopieszczenie wszystkiego, żeby haczyk był ostry, żeby wszystko było precyzyjnie dopracowane i żeby można było wywieźć i z spokoju czekać na kolejne branie. Posłuchajcie, dwie kwestie, o których tutaj muszę powiedzieć. Dwie kwestie, które są bardzo ważne, ponieważ jest tutaj różnica między moim pierwszym wejściem letnim, a pomiędzy tym obecnym wejściem, numer, że tak powiem, dwa po trzech tygodniach. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia, miejsce. Znajduję się teraz zupełnie w innej części wody niż ostatnio. Obławiam teraz troszeczkę większy obszar wody i na pewno głębszy. Te komary zaraz mnie tutaj zjedzą. Na pewno jest tutaj głębiej, na pewno tutaj jest troszeczkę atrakcyjniej, jeżeli chodzi o dno. W poprzednim wejściu w jedynce dno było tam, że tak powiem, bardzo porośnięte i było mocno technicznie trudno położyć zestaw i wyholować później rybę. Tak, tutaj od tego dna możemy troszeczkę więcej oczekiwać i troszeczkę więcej dostać. Znajdziemy tutaj fajne wypłycenia, znajdziemy tutaj rów, który akurat obławiam, który dał mi rybę. Sami też możecie zobaczyć, jak niedługim czasie, bo 3 tygodnie minęły między pierwszą a drugą tutaj zasiadką, jak zachowuje się ziele w wodzie. Ostatnio tego ziela było tutaj mnóstwo, 90% wody była pokryta z powierzchni zielem. Teraz praktycznie całe te ziele jest już poniżej tafli wody, ale to nie znaczy, że go nie ma. Te ziele jest już, że tak powiem, mniejsze, ale te ziele opadło na dno. Wydaje mi się, że jest to technicznie trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że nie widzimy tego gołym okiem i żyłka, ryba, cały nasz tutaj odcinek jest zanurzony w tej podwodnej roślinności. Jest tam poplątane to wszystko, więc ciężko nam czasami odplątać tą rybę, ciężko nam odplątać zestaw, ciężko nam zdjąć te ziele z żyłki. Naprawdę, jak przeżyję te karpiowe lato, to będzie pięknie, bo normalnie te komary mnie tutaj zjedzą. Więc to jest bardzo ważna kwestia. Znajduje się po drugiej stronie wody i znajduje się w miejscu, gdzie jest tutaj troszeczkę głębiej. Znalazłem sobie miejsca, obławiam rów i oraz obławiam wypłycenie zaraz za ścianą ziela. Oba dwa miejsca dają mi jak na razie rybę. Trzecie miejsce jest to cisza. Ułożyłem trzeci swój zestaw również za ścianą ziela w takim rowie 2,5 metra, lecz na razie z tego rowu jest cicho, ale mi się wydaje, że to kwestia czasu tylko aż sieknie, dlatego że od momentu jak przyjechałem w tamtym terenie, w tamtym miejscu jest mnóstwo spławów takich porządnych. Kwestia numer dwa to zanęta. W pierwszym wejściu, w pierwszym letnim vlogu łowiłem na same kulki. Dlaczego? Dlatego, że zaraz po przyjeździe miałem spławy, zaraz po przyjeździe widziałem rybę, ryba mi się spławiała. Ta ryba nie była duża, bo odległości, na których tam łowiłem, były również krótkie, więc bardzo dużo widziałem. Dlatego postanowiłem nie używać ziarna oraz drobnej, sypkiej zanęty. Postanowiłem, że będę łowił na same kule, aby troszeczkę selektywnie połowić. Udało mi się to w 50%, ponieważ złapałem dwie fajne ryby, ale tylko jednej nocy. Kolejne 3 dni to była cisza.
kolejne 3 dni nic się nie działo. Tutaj postanowiłem zrobić troszeczkę inaczej. Wiedziałem tutaj od Tomka, że ryby w ostatnich dniach są bardzo mało aktywne, więc postanowiłem tutaj do swojej zanęty dołączyć ziarno, dołączyć sypką zanętę, zrobić tak zwaną mokrą papkę, taką, którą lubię, bardzo mocno fajnie ją zaromatyzować i taką papkę rozrzucić obok swojego zestawu w odległościach 5, 6, 7 metrów. Postanowiłem w wodzie zrobić dosyć duże zamieszanie, tak abym tą rybę troszeczkę zachęcił do współpracy, tak abym tą rybę troszeczkę zachęcił do żerowania. Oczywiście kulki też były, też wchodziły w skład mojej zanęty, więc zmieniłem troszeczkę inaczej sposób nęcenia niż w pierwszym wejściu. Przyniosło mi to efekt, ponieważ już w pierwszej nocy zrobiłem 3 brania. Działo się, zrobiłem sypką, mokrą zanętą troszeczkę zamieszania w wodzie, rozrzuciłem ją z dala od zestawu, od miejsca, w którym kładę swój zestaw. W miejsce, w którym zestaw leżał, rozsypałem tam około 10 kulek, mokrą sypką zanętą zrobiłem zamieszania i przyniosło to bardzo fajny rezultat w postaci karpi na macie. I kolejne branie za mną. Lecz znowu branie najprawdopodobniej lina, ponieważ gdzieś tam od samego początku nie było mocniejszego kontaktu z rybą. Gdzieś tam ta ryba troszeczkę poruszała głową, trzepała się, że tak powiem, więc tak to mogę wnioskować, że po linie, który był 1,5 godziny temu, nastąpiła wywózka przez, mówię, no, pół godzinkę, może pół, mniej więcej, oczywiście, bo ja tutaj nie operuję zegarkiem. Nastąpiło kolejne branie, nawet nie wypływałem, ponieważ nie było oporu. No i tak myślę, że był to po raz kolejny lin. Czas zmienić zestawy, a jak zmienić zestawy, to od razu Wam pokażę przypon. Ach, petarda. Kalczredy, skopek spirowe. Teraz troszeczkę zwiększę kaliber. Nałożę tutaj 2 razy 20 mm. A dodam, że skopek Squid Culch Red to kulka w otoczce i jeżeli używamy tutaj 20 mm, to fizycznie i tak czy tak ta kulka jest troszeczkę większa, więc to też miejcie na uwadze. Kuleczka, która ma bardzo specyficzną i bardzo aromatyczną otoczkę. Petarda. Dobra, spróbujemy teraz może w ten sposób troszeczkę ich odstraszyć. Założę na włos 2 razy takie piguły. Tutaj ten zestaw, tak jak wspomniałem, on był około godziny w wodzie. Woda jest ciepła, więc otoczka już z tej kulki bardzo mocno pracuje, ponieważ te kulki teraz po wyjęciu już były bez tej otoczki. Został, że tak powiem, sam rdzeń, sam środek, sama baza. Więc bardzo fajnie, w tej ciepłej wodzie te kulki bardzo mocno, intensywnie, szybko pracują. Dobra, kulki założone na nić Bite Floss. Trochę skrócę nić. Przypalę, tworząc sztucznego grzybka, który tutaj pomoże mi w tym, aby te kulki z tego włosa nie spadły. I tak jak wspomniałem, pokażę Wam teraz konstrukcyjnie przypon. Jeden z 3, który tutaj używam. W zasadzie z 2, bo 2, które tutaj są w wodzie, jeszcze są takie same. Jest to klasyka w moim wykonaniu od kilku lat. Na niego łowię haczyk, twister, longshank, dwójeczka. Tutaj ostatni sztywny element skonstruowany z fluorokarbonu, Flowlink 35. Następnie plecionka tutaj w otulinie. Przeważnie korzystam z plecionki bez otuliny, ale tutaj założyłem otulinę, dlatego że powtórzę, jest tutaj mnóstwo ziela i mnóstwo tej podwodnej tutaj podwodnego lasu, więc potrzeba, aby nasz zestaw był mocniejszy, silniejszy i dla nas pewniejszy oraz dla ryby. Węzeł krowi, który łączy tutaj tą plecionkę w otulinie z fluorokarbonem. Dlaczego tak lubię bardzo stosować ten przypon? Dlatego zobaczcie tutaj ten ostatni sztywny element. Opa, chodź tutaj.
bardzo łamie mi się tutaj w pięknie, bardzo pracuje, bardzo łamie, fajnie mi się tutaj na łączeniu plecionki z fluokarbonem łączy się tutaj bardzo fajny taki zawiasek. Ostatni sztywny element jest trudniejszy do wyplucia przez karpia po zassaniu, co automatycznie szybciej pomaga w zapięciu haka na pysk ryby. Po mega udanym poranku i po mega intensywnym poranku cały dzień kompletna cisza, ale mega się wypogodziło, świeci bardzo mocne słońce i jest mega duszno, mega gorąco. Powiem wam szczerze, że te letnie zasiadki naprawdę wymagają od nas dużo więcej pracy niż zawsze. Posłuchajcie, polatałem dronem, chciałem poszukać karpi, lecz nie udało mi się znaleźć ani jednego. Chyba że nie do końca na telefonie mogłem je zauważyć, ponieważ wiadomo, monitorek jest malutki. Może jak wrócę do domu, wrzucę materiał na komputer, może uda mi się gdzieś tam bardziej dostrzec jakiś drobniutki element i dostrzec te karpie. Jak tylko mogłem, tak się starałem, lecz karpi nie znalazłem, zarówno na otwartej wodzie, tak i w zatoczkach bardzo mocno porośniętych, nigdzie nie udało mi się zlokalizować ryby. U mnie w ciągu dnia jeden tylko zielony karpik, tak zwany, czyli lin, bardzo fajny, bardzo dorodny, ale no nie po to tutaj przyjechałem i nie po to, że tak powiem, nie na to czekam. Ja czekam na karpie bądź amury, nie na liny. Posłuchajcie, wieczorne wywózka, mamy godzinę 18, ja powolutku szykuję się, przygotuję sobie trochę zanęty, przygotuję zestawy końcowe i myślę, że w przeciągu godziny przewiozę swoje zestawy i będę czekał na nockę. 90%, jakie tutaj miałem brania, są to brania przeważnie w nocy, godzina 23, 1, 3, 4, i 6-7. To są takie mniej więcej godziny, gdzie ja tutaj na tej wodzie robię bardzo często brania. Więc ja chcę dobrze przygotować się na tą nockę, fajnie zasypać, tak jak wspomniałem wcześniej, do swojej zanęty mokrej, sypkiej dodam na pewno troszeczkę ziarna, troszeczkę miksa, na pewno pójdzie orzech tygrysi i pokroję też trochę kulek, zasypię to wszystko sypką zanętą, mokrą zanętą, zadipuję, pójdą też kulki. Mam taki plan, żeby troszeczkę dzisiaj na tą nockę mocniej zasypać. I to by było chyba na tyle. Ja od 5.30 już męczę drogą kawkę i marzy mi się, żeby zobaczyć jakiś spław, marzy mi się, żeby zobaczyć jakiegoś karpia, ale słońce tak daje w palnik już od samego rana. Na wodzie tafla, zero wiatru, temperatura dosyć mocno poszła w górę, ciśnienie również, aktywność ryb zerowa. Nie widziałem jeszcze żadnego spławu, nie widziałem żadnego życia na wodzie, więc to jest chyba powodem tego, iż przez ostatnie kilkanaście godzin nie dzieje się kompletnie nic. Ja już będę kończył tego letniego vloga, mam nadzieję, że się wam podobał. Widzimy się już wkrótce, a już wkrótce jesień, co prawda jeszcze kilka tygodni, ale to już jest bliżej niż dalej. Ja akurat jesień bardzo kocham, jest mnóstwo planów na jesienne zasiadki, więc mam nadzieję, że również uda mi się kilka z nich nakręcić i wam pokazać. Trzymajcie się i w kontakcie. Kamil Okar Fishing, pozdrowienia.